Dzień dobry, dnia 6. Śnieg dalej leży, słuchajcie. Ja wyglądam jak zwłoki, ale byliśmy z Milanem jeszcze na spacerku. No i z godzinę z sąsiadką rozmawialiśmy, która pode mną mieszka. Wiecie, starsza kobietka, bardzo sympatyczna. No i trochę mi się, nazwijmy to, wyżaliła. Więc postanowiłam, że z racji tego, że ja dzisiaj zbyt wiele gotować nie muszę, bo generalnie mam jeszcze z wczoraj przecież, słuchajcie, całą patelnię makaronu, mięcha, więc pewnie to sobie po prostu podgrzeję, ewentualnie dorobię jeszcze sosu pomidorowego do tego, albo śmietankowo, a może śmietankowego, nie wiem, okaże się, ale wiecie, to jest kwestia dosłownie, nie wiem, 10 minut i jedzenie jest gotowe. Natomiast no właśnie wyciągnęłam moje śniadanko, czyli jogurt z kir, truskawkowy, ten z wczoraj, i resztka mojej mieszanki owoców, bo zostały mi jeszcze mam owoce do porridge i tak dalej, ale to już mam tylko maliny. Jak to zjem, że to jest duża micha, to chyba padnę. Co to znowu tutaj jest za syf? Właśnie sobie robię też herbatkę jeszcze. I nie wiem o której. Zobaczymy, może gdzieś tak 14, 15. Może koło 15. Wszystko zależy od tego, jaka pogoda będzie. Wybierzemy się z Miluniem na spacerek. Wiecie, zrobić kilka kilometrów. Nikomu jeszcze nie zaszkodziło. No, ja jestem poczochrana. Oczywiście włosy będę musiała ogarnąć i nałożyć twarz, jak ja to mówię. Ale najpierw zabieram się za śniadanko. Boże, nie wierzę, że dzisiaj już 6 dzień, ale ten czas leci. Aparat muszę podładować. Panie, panowie, tak wygląda właśnie monitoring osiedla. Kogo tam znowu będziesz obszczekiwać? Miluniu? Kochanie? Jaki ty skupiony jesteś? Czy tam ktoś jest? Czy tam ktoś jest? Coś się dzieje tam? Tak? Ja nie wiem, co on tam widzi, czy on w ogóle cokolwiek widzi. No, ale to nie byłby Miluś, gdyby nie poszczekał. Ja, słuchajcie, właśnie wymieniłam, wiem, wyglądam dalej jak zwłoki. Wymieniłam, co? Monitoring zakończony na chwilę. Ja wymieniłam filtr w odkurzaczu, odkurzyłam, w końcu tu wygląda normalnie. I mamy zaraz w 12:30, ja się dzisiaj malować wyjątkowo znowu nie będę. Zrobiło się ładne słoneczko na zewnątrz. Więc myślę, że nawet już o 14 wyjdziemy, pójdziemy do sąsiadki, czy idzie z nami na spacer. Nie chcę brać ze sobą kamery, bo no wiecie, jak to jest, jak się idzie z Milanem. On, zresztą mogliście wczoraj zobaczyć, on ciągnie na smyczy i przez to mi cały obraz lata. Spróbuję telefonem, aczkolwiek nie wiem, co jest nie halo znowu z moim telefonem. Że dość szybko mi usuwa, znaczy po prostu wyłącza, tak, czas nagrywania. Więc nie wiem, czy się uda,
Jeśli się uda, to będę szczęśliwa. Jeśli się nie uda, to dupa zbita. Więc ja tylko pójdę się umyję. Uczeszę włosy. Nałożę pielęgnację. I dzisiaj będzie tyle, bo dzisiaj innego filmiku nie zamierzam nagrywać. Tym bardziej, że jeszcze mam do obrobienia wczorajszych ulubieńców kolorówkowych, których nagrałam. Tak więc tak. Miluś, powiem wam, że po wczorajszym spacerze to on był padnięty. Nie, kochanie? Byłeś padnięty? Szmert? Może kilka słów do kamery? Tak to zawsze masz parcie. Zawsze masz parcie? Tak, to od Jezus, Jezus, jakie gorące buziolki, tak wiecie, on tak daje całusy, ja go tak nauczyłam, jak był szczeniaczkiem, że jak powiem, daj buziolka, to o, widzicie, po uchu, już wystarczy, już, o Jezus, kto tak mamunię kocha, no zaraz będziemy miziać, patrzcie, no miziaj, no, poczekaj, ja teraz jestem zajęta, dziecko musi poczekać. No, znowu ci dupsko lata z radości. O Jezus. O Jezus, coś się na osiedlu ruszyło. Leć zobaczyć, co to. No. Dzisiaj dość późno wstałam. Przez to, że o godzinie pierwszej w nocy, słuchajcie, obudziłam się, było mi tak gorąco, tak się źle czułam. Wstałam, poszłam do łazienki, zapaliłam papierosa. Wróciłam tu do pokoju, wzięłam tabletkę nasenną, które ja dostaję przepisane od lekarza. I poszłam z powrotem do łóżka, no i rzeczywiście wtedy szybko zasnęłam. I co? Patrzę, bo akurat nie leci Shopping Queen i są dziewczyny w TK Maxie. Buty wybierają. No, ale wstałam dzisiaj, zwlekłam się z łóżka o 9 rano, więc wiecie, dość późno. No, ale zobaczymy, co dzisiejszy dzień przyniesie. Myślę, że to może być dzisiaj jeden z tych krótszych filmików. Bo jak mówię, gotować nie muszę za bardzo nic. I po spacerze tylko dorobię sos i będzie jedzenie. A przed chwilą zastanawiałam się, bo ja mam dwa słoiki kapusty. I mam też kiełbasę polską. Może zrobię jutro? Może zrobię jutro bigosik? Musiałabym wyciągnąć kiełbachę, ją rozmrozić. Ale chyba zrobię sobie jutro bigosik. Chyba tak. Wiecie co? Przed chwilą świeciło jeszcze słońce. Mamy krótko po 14. Więc zeszłam do sąsiadki. Wiecie, to starsza kobieta. I spytałam się, czy chcemy iść na spacer z Miluniem. Mówi, że tak. Weszłam na górę, zaczęło sypać śniegiem. No ale nic. Idziemy tak czy tak, bo monitoring osiedla musi wyjść. Tak? Musisz na siura? Na siurkę idziesz? Tak? Założymy kubraczek? No to idziemy. Chodź. Idziemy na siura. No chodź. No chodź, idziemy. I pobiegł.
jestem z powrotem w domu. Mamy godzinę, nawet nie wiem którą. 16:29, słuchajcie. Ja wróciłam ze spaceru. Zrobiłyśmy z sąsiadką dobre 7 km. W międzyczasie świeciło słońce, sypał śnieg. No i musiałam pojechać do Fresna. Panie, słuchajcie, pojedziecie 2 km od nas, nigdzie nie ma śniegu. A my jesteśmy tutaj zasypani. Pojechałam do Fresnapa, no bo niestety Milana żarło nie przyszło, a on ma jeszcze tutaj tylko troszeczkę na jutro. Więc pojechałam, wylisz miskę, pojechałam po jego żarło, więc spokojnie na tydzień teraz będzie miał. I przy okazji kupiłam sobie papierosy już na zapas. I od sąsiadki, jak wróciłyśmy, dostałam jabłko. Cieszę się, pewnie wciągnę je dzisiaj jeszcze. I co miałam powiedzieć? Że idę ściągnąć kurtkę, bo jest niesamowicie gorąco. Znowu się spociłam, ale mam nadzieję, że nie będę cierpieć jak wczoraj wieczorem. Milan, co to za resztki w misce zostały? Proszę to szybciutko zjeść. Do miseczki i proszę zjeść. Tu, proszę zjeść. No rób pyśne. No to co ze środka jest, masz zjeść. Tak, cieszysz się. Nie wiem z czego. Znowu syfu narobiłeś. No cholera jasna, odkurzałam dzisiaj. Znowu syfu narobiłeś. Milan, czy ty musisz swoje jedzenie roznosić po całym domu? Tragedia z tym psem. Słuchajcie, ja idę się przebrać, umyć, bo jestem spocona i będziemy brali się za... pochowam mięcho Milana i będziemy brać się za pichcenie. No, słuchajcie, jak wiecie, ja już tutaj teraz zaczynam to wszystko odgrzewać. Jak wiecie, z wczoraj mi jeszcze bardzo dużo tego zostało, ale byłoby mi to samo w sobie za suche, dlatego wyciągnęłam z lodówki szmand. I teraz pytanie do osób mieszkających w Niemczech, mówiących po niemiecku. Do czego można porównać szmand z produktów polskich? Bo ja nawet nie wiem, jak to za bardzo nazwać po polsku. Dajcie proszę znać w komentarzach, jeżeli ktoś wie. Więc wzięłam resztkę szmandu, którą miałam. Mam jeszcze jedno całe opakowanie. No ale wzięłam tutaj resztkę. Wzięłam trochę pasaty pomidorowej, nalałam no trochę, powiedzmy pół opakowania. I wymieszałam to, tak żeby grudek nie było. I dodałam do tego bazylię, sól i pieprz. I to będzie mój sosik. Jak tam to się zacznie odsmażać, to wleję. Trochę podgotuję, znaczy podgotuję, no. No podgotuję, no powiedzmy, że niech będzie. No i sobie wtedy zjem. I będę miała spokojnie obiadek. A jutro, słuchajcie, chyba zrobię bigos. Bo mam tutaj słoik kapusty i jak ją kupowałam, to chyba właśnie z myślą o bigosie, ale to będzie, wiecie co, taki bigos dla ubogich, że tak to nazwę, na szybkiego. W każdym bądź razie już wyciągnęłam, później sobie to opłukam i zostawię do jutra. I mam w zamrażarce jeszcze wielkie opakowanie kiełbachy chyba śląskiej. Więc muszę na wieczór wyciągnąć ze 3-4 kiełbachy. Co mi tam? Aha. Ze 3-4 kiełbachy i mam przyprawy, mam koncentrat pomidorowy, mam. Nie mam grzybów, ale to nic, nie muszą być. Ale mam. Co jeszcze? Cebulę. Więc sobie cebulę podsmażę, mam boczku, typowo boczku nie mam, ale mam coś podobnego, też taką, już wam zaraz pokażę, niech no ja wyciągnę z lodówki, poczekajcie. O, mam taką szyneczkę, która też się fajnie daje podsmażyć, więc też zużyję jedną połowę jutro. Dodam do cebuli, wszystko podsmażę, tu ugotuję i będę miała bigosik.
Dobra, zabieram się dalej, niech to się szybko tutaj mi ogarnia, bo powiem Wam szczerze, że po tym spacerze i w ogóle, pomimo tego, że to było 7 kilometrów, my sobie, wiecie, szłyśmy spokojnie, spacerkiem i tak dalej. Pomimo tego, myślałam, że będę bardziej zmęczona. Nie jestem zmęczona, ale jestem głodna. Taka sytuacja. I tak się prezentuje moje jedzenie. Słuchajcie, wsypałam jeszcze resztkę, to nawet nie byłaby jedna łyżka do zupy. Wsypałam resztkę sera z mozzarelli, którą jeszcze miałam. No i tak to się prezentuje. Zaraz zobaczę, jak będzie smakować. W międzyczasie pomyłam też jeszcze gary. Więc ja zabieram się za jedzenie. To lubię, jak obiad się szybko robi. Patrzcie na to, gdzie jest Mila. Co tam robiłeś? Co tam robiłeś? Gdzie był piesioł? W swojej skrytce byłeś, tak? Pod kanapą. Słuchajcie, on wchodzi tam pod kanapę i sobie tam leży. Nie? Bo kanapa jest rozłożona i ma tam taką dziurę. Nie? Ale ty jesteś gorący. Idź się ładnie połóż, bo ty tu powinieneś być zmęczony. Powiem Wam, że jak starałam się Wam pokazać, to znaczy nagrałam wycinki, mam nadzieję, że uda mi się je zrzucić na laptopa. Muszę tylko znaleźć. A nie, mam tutaj, ok. Mam nadzieję, że uda mi się zrzucić na laptopa i to wgrać do filmiku. Tam były kozy. Ja się śmiałam, mówię, Milan, popatrz, twoja rodzina. Nie? Fajnie było, przeszłyśmy się z sąsiadką aż do tej tamy. To tam Wam też urywek pokazywałam właśnie. I co najlepsze jest, w jednym momencie widzicie, że jest las, tam troszeczkę śniegu, a chwilę później całkowicie zaśnieżoną polanę. O Jezus Maria. Powiem Wam, że troszeczkę w nogach teraz zaczynam czuć, że mięśnie, ale delikatnie. No, obiadek zjadłam, talerz zaniosłam sąsiadce, bo jej mąż nie może takich rzeczy jeść. Jeszcze się śmiałyśmy, że ja dostałam od niej jabłko, a ona ode mnie obiad i że niezła wymiana. No i co, mamy po 18:00. Dzisiaj się zbyt wiele już dziać nie będzie. Ja się muszę zabrać za obrabianie, jak mówiłam Wam rano, jeszcze tych ulubieńców i dzisiejszego filmiku. I muszę pamiętać o tym, żeby wyciągnąć kiełbasę, więc chyba to zaraz zrobię. Kiełbę wyciągnę na jutrzejszy bigosik. Tak mi się zachciało bigosu, a dawno bigosu nie jadłam, bardzo dawno. O, miziać, 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 miziać. Jaką ty masz rozmarzoną minkę, kochanie ty moje. No. Czy coś? Wiem, że coś jeszcze chciałam Wam Aha. Ta sąsiadka, z którą byłam na spacerze, to jest ta sąsiadka, która się z mężem, starsza kobieta, ona mogłaby moją babcią być, co się wprowadzili, no jakoś powiedzmy miesiąc po mnie. I oni mieszkają pode mną. No i ona właśnie mówiła, że ona tutaj jest bardzo nieszczęśliwa, bo ani tu nie ma znajomych, chociaż ona pochodzi stąd, kawałek dalej mieszkała, się urodziła. Ona mówi, że ani tutaj znajomych nie ma, ani rodziny tutaj już nie ma, ani nic. Ma tylko swojego męża i że jej jest nudno, że ona się czuje tutaj nieszczęśliwa. Gdzie ja się tak popatrzyłam na nią, mówię, no z jednej strony mogę zrozumieć, bo ja też tutaj jestem samotna, też tutaj nikogo nie mam, ale z drugiej strony ja się czuję tutaj dobrze. Uważam, że mam fajnych sąsiadów, mogłam dużo gorzej trafić, to po pierwsze. Po drugie, no ja mam tutaj swój święty spokój, wiecie, jak chcę, żeby ktoś mnie odwiedził,
to nie ma problemu, zawsze się ktoś znajdzie, kto przyjedzie mnie odwiedzić, ale generalnie, jak zresztą sami widzicie po filmikach, ja spędzam bardzo dużo czasu sama i generalnie nie mam z tym jakiegokolwiek problemu. Jasne, że także ja mam dni, gdzie jestem bardzo smutna i taka melancholijna, jak dzisiaj na przykład, bo dzisiaj strasznie taki melancholijny dzień jest dla mnie, nie wiem dlaczego. No i są dni, w których czuję się niesamowicie samotna, tak? Ale następnego dnia, jak wstanę, czuję się znowu dobrze, wszystko wraca do normy. Nie wiem, ja tutaj, mi się tutaj bardzo fajnie mieszka. Naprawdę ja jestem bardzo zadowolona. No, to chciałam wam powiedzieć. Sąsiadka opowiedziała mi swoje życie. No i po drodze, jak szłyśmy, to ona mi mówiła, a w tym budynku wcześniej było, kiedyś było to, a za czasów DDR-u było to, a tu było to, a tam było to. I też mi opowiedziała, że kiedyś w czasach DDR-u, no jak się było niepełnoletnią kobietą i się dziecko urodziło, to zabierali dzieci, nie? I mówi, że właśnie ona swojego najstarszego syna nigdy nie zobaczyła, bo nie miała jeszcze 18 lat, urodziła dziecko, przyszli i zabrali od razu. I mówi, że no zaczęła go już szukać i tak dalej, i tak dalej. Co prawda ma jeszcze chyba dwóch synów i córkę, czy jednego syna i córkę. Jednego syna na pewno ma i jedną córkę na pewno ma. Nie wiem, czy ona ma dwóch synów. W każdym bądź razie mówi, że już od dawien dawna szuka i w ogóle, że dostała te byłe Stasi dokumenty, ale tam nie ma wzmianki, ona musi, wiecie, do Drezna, po urzędach, a teraz jest no, przez tą pandemię ciężko i w ogóle, i że ona czeka, aż to pandemia minie, znowu wszystko wróci w miarę możliwości do normy, no i że będzie dalej właśnie swojego syna szukać, nie? No, także mam nadzieję, że go znajdzie. Babka ma 66 lat? Chyba tak, chyba 66 lat ma, jak się nie mylę. No, także... Takie historie chodzą po ludziach. No, kochani. To co? Dzień szósty się kończy. Jutro dzień siódmy, finalny. Muszę wyciągnąć też na jutro z zamrażarki maliny. Z woreczka. Bo jutro będę na pewno rano jadła znowu porridge. Dokładnie tak. Także do jutra. Pa, pa!